Od kilku dni krajowe media omawiają los Przemysława Babiarza, znanego komentatora sportowego TVP, który znalazł się w ogniu krytyki po swoim komentarzu na temat utworu Imagine Johna Lennona, który został odegrany na ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Babiarz określił piosenkę jako utwór o komunistycznym, anarchistycznym i antyreligijnym zabarwieniu, co wywołało burzę w lewicowych mediach i portalach społecznościowych. Najbardziej kontrowersyjna w tym wszystkim była decyzja władz TVP, które to zawiesiły go de facto za krytykę komunizmu, a więc ustroju, który zgodnie z polską konstytucją powinien być necenzurowanym. Przemysław Babiarz powiedział wyłącznie, że Imagine promuje idee zbliżone do poglądów komunistycznych, takich jak zniesienie własności prywatnej i brak religii, co osobiście uznał za niebezpieczne i dał temu publicznie wyraz. Zresztą literatura jest pełna przykładów, kiedy to sam John Lennon mówił, że ten konkretny utwór może być interpretowany jako manifest komunistyczny w wersji soft. Jak to zwykle bywa w naszym kraju, opinie są mocno podzielone, a podczas gdy część użytkowników mediów społecznościowych poparła Babiarza za jego odważne stanowisko, inni wyśmiewali jego interpretację, twierdząc, że jest przesadzona i nieadekwatna do wydarzenia sportowego, które powinno być przecież apolityczne. Zawieszenie Przemysława Babiarza przez TVP tylko zaogniło całą dyskusję na temat wolności słowa i granic komentarzy medialnych. Nie można przecież dopuścić do sytuacji, w której w Unii Europejskiej wolność słowa będzie dostępna tylko dla przedstawicieli lewej strony debaty. Natomiast wszystko inne zacznie być nazywane mową nienawiści i skrupulatnie zwalczane. Jestem ciekaw, jaka jest wasza opinia na ten temat. Czy wypowiedź Przemysława Babiarza wydaje się wam niesmaczna, czy jak najbardziej uzasadniona? Zachęcam do dyskusji na poziomie, bez inwektyw i na spokojnie. To tyle z mojej strony. Zachęcam was do subskrybowania naszego kanału, klikania w dzwoneczek, wsparcia naszej działalności. No i oczywiście życzę wam wszystkim udanego dnia.